Zastanawialiście się kiedyś, jak uczynić swoje życie bardziej uporządkowanym i sensownym? Jeśli czujesz, że potrzebujesz nowej perspektywy na życie i prostych narzędzi do radzenia sobie z jego trudnościami, to jesteś we właściwym miejscu. W dzisiejszym filmie omówimy 12 zasad życia od Jordana Petersona. Zasada numer 1. Pilnuj sylwetki. Plecy proste, ramiona wyciągnięte. Chociaż to brzmi trochę jak wskazówka od trenera fitness, to ma głęboki sens także w aspekcie emocjonalnym i psychicznym, ponieważ sposób, w jaki utrzymujesz postawę ciała, ma ogromny wpływ na twoje samopoczucie, na to, jak sam siebie postrzegasz i na to, jak cię postrzegają inni. Jeśli chodzisz przygarbiony, sprawiasz wrażenie małego, pokonanego i nieudolnego, to tak też będziesz się czuł i tak będą cię postrzegać inni. Jednak gdy zaczniesz pilnować prostej postawy, ludzie, w tym także ty sam, zaczną zakładać, że jesteś silny, pewny siebie, kompetentny i zdolny. Odważ się być groźny, mów to, co myślisz. Traktuj swoje marzenia, jakbyś miał do nich prawo. Chodź z podniesioną głową i patrz daleko w przód. To klucz do budowania pewności siebie, przyciągania pozytywnych reakcji innych i osiągania sukcesów w życiu. Zasada numer 2. Traktuj siebie tak, jak traktujesz osoby, na których ci zależy. Czy patrzyłbyś spokojnie, jak ktoś, kogo kochasz, rujnuje swoje zdrowie? Oczywiście, że nie. Więc dlaczego nie dbasz o swoje? Troska o zdrowie psychiczne i fizyczne stanowi fundamentalny element pełnego i satysfakcjonującego życia. Zdrowe ciało i umysł stanowią podstawę do osiągania celów, radzenia sobie z wyzwaniami oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zdrowie psychiczne to zrozumienie swoich emocji, radzenie sobie ze stresem i budowanie odporności psychicznej. To również podejmowanie decyzji zgodnych z własnymi wartościami i celami życiowymi. Zdrowie fizyczne jest równie kluczowe. Regularna aktywność fizyczna, odpowiednia dieta i sen mają ogromny wpływ na twoje ogólne samopoczucie. To nie tylko kwestia estetyki czy wyglądu, ale przede wszystkim utrzymanie energii, kondycji i sprawności umysłowej. Zdrowe nawyki, takie jak regularna aktywność fizyczna czy zrównoważona dieta, mogą znacznie poprawić jakość twojego życia. Dbając o swoje zdrowie, stajesz się bardziej odporny na stres, masz więcej energii do podejmowania wyzwań, a także lepiej funkcjonujesz w relacjach z innymi ludźmi. Zasada 3. Przyjaźnij się z ludźmi, którzy życzą ci jak najlepiej. Czy świadomie zaprzyjaźniłbyś się z kimś, kto źle ci życzy, dołuje i cały czas widzi ciemne chmury na twoim niebie? Oczywiście, że nie. Nikt z nas nie chce toksycznych relacji, a więc otaczaj się ludźmi, którzy będą cię wspierać, motywować i cieszyć się z twoich sukcesów. Poprzez budowanie przyjaźni z pozytywnie nastawionymi osobami nie tylko zyskujesz wsparcie emocjonalne, ale także tworzysz korzystne relacje. Przyjaźń z pozytywnie nastawionymi ludźmi to klucz do radości, sukcesu i ogólnego dobrego samopoczucia. Warto inwestować czas w relacje, które przynoszą korzyści obu stronom. A zatem wybieraj przyjaciół z sercem. Ludzi, którzy widzą w tobie potencjał i prawdziwie pragną twojego dobra. Bo naprawdę życie z ludźmi, którzy chcą dla ciebie jak najlepiej, sprawia, że każdy dzień jest lepszy. Zasada 4. Nie porównuj się z tym, kim inni są dzisiaj, ale z tym, kim ty byłeś wczoraj. Kluczem do osobistego rozwoju jest skoncentrowanie się na własnym postępie. Dlaczego utrudniać sobie drogę do sukcesu, skupiając się na cudzych ścieżkach? Nieustanne porównywanie się do innych ludzi może prowadzić cię do frustracji i poczucia niższości. Lepiej jest spojrzeć wstecz i analizować, jak daleko doszliśmy od poprzedniego dnia czy tygodnia. Poprzez koncentrację na własnym postępie zyskujesz nie tylko poczucie satysfakcji, ale także motywację do dalszych wysiłków. Rozwijaj się w zgodzie z własnymi wartościami i celami, niezależnie od tego, co robią inni. Stosując tę zasadę, kształtujesz mindset skierowany na własny rozwój, co pozwala unikać zbędnej presji i cieszyć się procesem stawania się lepszą wersją samego siebie każdego dnia. Zasada 5. Nie pozwól swoim dzieciom robić niczego, co wzbudza twoją niechęć. Ta zasada stanowi fundament w kontekście odpowiedzialnego i świadomego rodzicielstwa.
emocje rodzica odgrywają istotną rolę w kształtowaniu wychowania. Jeśli pewne zachowania dzieci wywołują niechęć, warto zastanowić się nad przyczynami tych emocji. To moment refleksji nad własnymi lękami, obawami czy wartościami. Zakaz czy restrykcje nie są jedynym rozwiązaniem. Zamiast tego spróbuj otwartej rozmowy z dzieckiem. Dziecko, ucząc się, dlaczego pewne rzeczy wzbudzają niechęć, zdobywa wiedzę o wartościach i granicach. Wspólne ustalanie granic staje się okazją do nauki odpowiedzialności, a rodzic staje się przewodnikiem, a nie tylko strażnikiem. Dzięki temu dzieci mogą rozwijać się w zrozumieniu, szacunku i bezpieczeństwie. Zasada szósta. Zanim zaczniesz krytykować świat, zaprowadź porządek we własnym domu. Zanim skierujesz swoją krytykę wobec szeroko pojętego świata, poświęć chwilę na refleksję nad własnymi działaniami i odpowiedzialnością za swoje otoczenie. Zastanów się, czy w Twoim życiu panuje porządek. Wprowadzenie porządku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego jest kluczowe dla osiągnięcia harmonii i efektywnego funkcjonowania w codziennym życiu. To więcej niż tylko utrzymanie czystego biurka czy posprzątanie mieszkania. Porządek jest fundamentem, który wpływa na Twoją psychikę, podejście do pracy, a nawet na jakość relacji z innymi. Wewnętrzny porządek oznacza uporządkowanie swoich myśli, celów i wartości. Zrozumienie swoich priorytetów i konsekwentne dążenie do nich pomoże Ci utrzymać jasność umysłu. Zewnętrzny porządek odnosi się do organizacji otoczenia, w którym się znajdujesz. Sprzątanie przestrzeni życiowej i utrzymywanie porządku w miejscu pracy mogą znacząco wpłynąć na Twoją produktywność i samopoczucie. Porządek zewnętrzny pomoże Ci w unikaniu niepotrzebnego stresu związanego z chaosem w otoczeniu. Zasada siódma. Podążaj za tym, co wartościowe, a nie za tym, co wygodne. Wygodne decyzje oferują jedynie krótkotrwałe korzyści. Unikanie wyzwań, droga na skróty czy pójście na łatwiznę mogą prowadzić Cię do stagnacji i utraty motywacji. Dlatego podążaj w swoim życiu za tym, co wartościowe. Stawiaj sobie ambitne cele, nawet jeśli są trudne do osiągnięcia. Takie podejście rodzi wyzwania, mobilizuje do pracy i prowadzi do głębokiego osobistego rozwoju. Podążanie za tym, co wartościowe, wymaga wyrzeczeń czy wyjścia ze strefy komfortu, ale to podejmowanie wyzwań zgodnych z naszymi wartościami prowadzi do trwałego spełnienia i satysfakcji. Zasada ósma. Mów prawdę, a przynajmniej nie kłam. Czasami życie stawia nas w sytuacji, kiedy kłamstwo może wydawać się łatwiejszym wyborem, aby uniknąć konfliktu czy niewygodnej sytuacji. Ale mówienie prawdy, nawet gdy jest trudna do zaakceptowania, stanowi fundament zdrowych relacji ludzkich. To nie tylko kwestia etyki, ale również kluczowy element budowania zaufania i autentyczności. Szczerość w wymianie myśli i uczuć pozwala unikać nieporozumień, konfliktów oraz buduje trwałe więzi. Unikanie kłamstw prowadzi nie tylko do lepszych relacji z innymi, ale także do bardziej autentycznego postrzegania samego siebie. Mówienie prawdy wymaga odwagi i pewności siebie. Przełam strach przed trudnymi rozmowami i otwórz się na uczciwą wymianę myśli. Szczerość jest mostem do głębszego zrozumienia siebie i innych, co w konsekwencji buduje zdrowsze i bardziej trwałe relacje. Zasada dziewiąta. Zakładaj, że twój rozmówca może wiedzieć coś, czego ty nie wiesz. Nigdy nie zakładaj, że zjadłeś wszystkie rozumy i nikt niczym cię nie zaskoczy. Bądź otwarty na nowe spojrzenia i pomysły. Naucz się rozmawiać, słuchać i analizować. Miej świadomość bogactwa ludzkich doświadczeń i różnorodności wiedzy. Bądź gotowy uczyć się od innych. Takie podejście przyczynia się do osobistego rozwoju i tworzenia korzystnych warunków do współpracy. Zasada dziesiąta. Bądź precyzyjny w tym, co mówisz. Dlaczego warto dbać o precyzję w słowach? Unikanie nieporozumień oraz budowanie skutecznych relacji wymaga staranności w doborze słów i wyrażeń. Precyzyjna komunikacja pomoże Ci unikać konfliktów i pozwoli skutecznie realizować swoje cele. Będąc precyzyjnym w komunikacji, wyrażasz swoje myśli w sposób zrozumiały i klarowny dla innych, minimalizując ryzyko nieporozumień i z łatwością wymieniasz informacje.
Dobieraj świadomie słowa. Unikaj dwuznaczności. Precyzyjna komunikacja sprzyja także budowaniu zaufania, co jest kluczowe w każdym aspekcie życia, od relacji osobistych po środowisko pracy. Zasada 11. Nie przeszkadzaj dzieciom, gdy jeżdżą na deskorolce. Eksploracja i ryzyko są naturalną częścią dzieciństwa. Dzieci potrzebują przestrzeni dla spontaniczności i twórczej ekspresji, a momenty ryzyka i próbowania nowych rzeczy są kluczowe dla procesu nauki i kształtowania charakteru. Pozwól dzieciom na rozwijanie swoich pasji i podejmowanie własnych decyzji, nawet jeśli się czasem potkną, bo to ważne dla ich rozwoju i budowania umiejętności życiowych. Wspieraj w trudnych sytuacjach i znajdź równowagę między opieką a autonomią. Dzięki temu zdobędą umiejętności potrzebne do radzenia sobie w życiu. Zasada 12. Pogłaszcz kota napotkanego na ulicy. Tak naprawdę to metafora, która podkreśla wartość drobnych, życzliwych gestów w relacjach międzyludzkich. W szerszym sensie odnosi się do tego, aby być uważnym i hojnym wobec innych. W praktyce może to oznaczać słowo wsparcia dla przyjaciela, niespodziewanej pomocy dla sąsiada czy po prostu życzliwego uśmiechu dla nieznajomego. Bądź gotowy do udzielenia wsparcia i pomocy, kiedy zachodzi taka potrzeba, bez oczekiwania czegoś w zamian.